говорю, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. A więc, siemanko wszystkim na naszym kanale, kochani. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie dwa zestawy rakiet. Mianowicie mam taki zestaw Fenix oraz Formuła 1. Ale to nie wszystko, bo w kolejnych, następnych może odcinkach będziecie mieli kolejne zestawy rakiet Pandę, jakiegoś Ludwika, Lustika oraz Bulldoga i Rudolfa. To będzie w kolejnych odcinkach, więc jeśli chcecie to zobaczyć, zasubskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek i zobaczycie te kolejne odcineczki już niebawem. Przejdźmy sobie teraz do opisu owych produktów Formuła 1 oraz Fenix. Ogólnie te wszystkie zestawy rakiet, które posiadam, będę testował teraz. Są to zestawy, które pochodzą od importera Pyroplanet. Jest to importer pochodzący ze Słowenii. Nie mylić ze Słowacją. Słowenia, tam okolice Chorwacji. On jest bardzo daleko od nas Polaków. I teraz tak, na jakiej zasadzie to trafiło do nas do Polski? Słowenia sprzedała rakiety do Czech, do Pyromorawii i Pyromorawia sprzedała do Polski. Więc pamiętajcie, im więcej gęb jest do wyżywienia, tym wiadomo, ceny pirotechniki idą w górę. Czyli tak, Słowenia musi zarobić, Pyromorawia musi zarobić, Polacy muszą zarobić, a za to wszystko płacimy my, czyli odbiorcy. Dobra. Więc od razu wam mówię, że ceny ich są dość takie wygórowane, ale mam nadzieję, że efekty będą na tyle dobre, na tyle będą super te rakiety, że będzie można w przyszłości pokombinować, żeby ominąć po prostu bezpośrednio innych pośredników, żeby jak najtaniej kupić. Bo dajmy słowo, Słoweńce mają je za 60 zł, Pyromorawia ma je za 80, przyjdzie do Polski, już jest za 100. No i 40 zł już jest up, a tak jakby wszystkich pomijać, byłoby ładnie, dajmy słowo 65 zł za zestawik rakiet. To tyle. Dobra, najpierw bierzemy sobie zestaw Formuła 1. Są to szelki na kiju, dosłownie dwucalowe, srebrna, złota, biała, różowa, czerwona. Tylko ta złota to wygląda, jakby dosłownie Chińczyk wsadził do farby i wyciągnął jeszcze są zacieki. Cena za taki zestaw, gdzie mam tylko 5 rakiet, wynosi 100 zł. Czyli jedna rakieta kosztuje nas 20 zł. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Najlepszym porównaniem mogą być rakiety Aurora od Pyromaxa, gdzie przeciętnie jedna rakieta kosztuje od 15 do 20 zł. Więc można by je porównać do Aurorek. Jeśli chodzi o gramaturkę tych rakiet, rok produkcji 2017, Pyroplanet, CE 2017 rok, F2, ale tak powiem, gramatura 280 gramów na 5 sztuk, czyli wychodzi nawet zacnie. Jak będzie mi się chciało, to wam po prostu obliczę i wam gdzieś tutaj w tej nie będę strzelał. Zróbmy sobie unboxing tych rakiet. Zapytacie Machony, dlaczego nagrywasz na dworzu, nie nagrywasz w domu? Jeszcze są teście, wróciłem jedno z Holandii i tak to leci. Zobaczmy sobie, wyciągnijmy tą najbardziej pozaklejaną, złotą. Sama rakieta w sobie, no trochę waży, nie powiem, że nie. Ogólnie wygląda, nie wygląda zbytnio przyzwoicie. Zresztą wam zaraz pokażę, jeśli chodzi o jakieś informacje na tej rakiecie. Jedna rakieta ma 56 gram neku, jest to w miarę zacnie. E.T. Dobra, teraz niech lustrzanka ostrość złapie i będzie miód malina. Złap ostrość. Łapiesz ostrość. Ona ma takie problemy z ostrością z bliska. O, widzicie? Zobaczcie, jak to wygląda. Widzicie? Dosłownie nie wygląda to zbytnio apetycznie. Dosłownie jakby Chińczyk to zanurzył. Jakby Chińczyk po prostu to zanurzył w farbie i wyciągnął. Inne rakiety troszeczkę lepiej wyglądają, ale nie chcemy się tu po prostu z ostrością bawić. Chyba tylko srebrna jest pomalowana na sprayem, reszta to jest po prostu nurzone w farbie. Teraz przejdźmy sobie do drugiego zestawu, pewnie jesteście ciekawi. Mam nadzieję, że tu ostrość daje radę, bo specjalnie wziąłem Lumixa, bo Lumixem będę nagrywał. Bo jednak Soniak troszeczkę te barwy okłamuje, a Lumixik naprawdę wyciąga 110%, jeśli chodzi o efekty. Tylko warunek taki, żeby ładnie sobie ostrość złapać. Kolejny zestaw jest to Fenix 12 rakiet. Cena tutaj za 12 rakiet jest 110 zł. Mamy dwie duże rakiety, dwie szelki ET i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem takich latających patyków, jak to kiedyś Jorge miał chyba ze spadochronikiem czy coś.
294 gramy NEC-u, 110 zł, F2 i zestaw jest dozwolony od 16 lat w Słowenii. W Polsce wiadomo, 18 trzeba mieć. Zestaw z 2017. No i zobaczmy, dla przykładu wezmę te dwie duże rakiety i zobaczymy, czy one coś tam mają. Czy to tylko jest po prostu taka atrapa, imitacja i wiecie, tak to ma skutecznie wyglądać, nie? No i zobaczmy, zobaczmy. Pamiętajcie, droga młodzieży, droga widownio, jak macie ułamany kij, postarajcie się go ładnie wszczepić, nie odpalajcie z ułamanym kijem. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, po prostu zutylizujcie rakietę, albo poproście kogoś dorosłego, albo kogoś, kto zrobi to, bo po prostu jak jest kij złamany, to nie odpalajcie uszkodzonej rakiety. Dobra. Rakieta Neptun, 35 gram NEC-u, czyli bardzo mało. I obstawiam, że to jest puste. Puste. Nie będę tego wyrzucał, nie? Bo to nieładnie wygląda, ale imitacja, nie? Taki zestaw januszowy. Nie chcę, gdybym miał chociaż jedną taką szelkę na zbyciu, z chęcią bym zobaczył, co jest w środku. Wiecie, no nie mogę takie coś powiedzieć, że bym rozbiorę i tam jedzie. Ale z chęcią bym rentgena zarzucił, zobaczył, czy tam nie ma przypadkiem pocisku 20 mm i jest po prostu obudowany taką szeleczką. Bo i takie są przypadki. Pozdrawiam widzów, tych, którzy w tamtym roku na Elicie, bodajże to był taki pan na O, na nazwisko, nie pamiętam, jak miał na imię. No, to zna ten znak, który pokazał nam filmik, jak wyglądają szelki od jakiegoś moździerza. Po prostu wziął to, rozgniótł i w środku był pocisk 20 mm. Więc tak naprawdę ten moździerz, to wystrzeliwaliśmy pojedyncze pociski, takie single shot. Ale są niektóre moździerze, że są prawdziwymi, mają prawdziwe kulki, a nie mistyfikacje. Dobra, to było na tyle, zapraszam was na testy bojowe. Sam jestem cholernie ciekaw tych rakiet, jak one się potoczą, czy one będą warte świeczki, czy... No, ceny mają takie z górnej półki, no ale jak się okaże, że efekty będą ładne, gęste, długo utrzymujące się na niebie, unikalne poza tym, no to rakiety mają szansę się wybić. Tylko wiadomo, no, lepiej, żeby była ta wyższa cena, to trzeba po prostu ominąć pośredników, żeby jak najtaniej kupić, żeby jak najtaniej sprzedać. No bo wiadomo, wiecie, o co chodzi, wiecie, o co chodzi. No bo każdy chce zarobić. Im więcej mur do wyżywienia, tym towar jest droższy. Zapraszam was do oglądania. A więc ruszamy z zestawem Formuła numer 1. W takiej kolejności będziemy odpalać czerwona, różowa, żółta, biała i srebrna. Więc widzimy się po krótkim cięciu. Ja sobie tylko złapię ostrość. Dobra, bierz rakietę. Czerwona, nie? Tak jest. I zobaczymy. Słoweński przykuc. Czy to coś będzie warte, czy nie? Podobno mają słabe silniki. Nie, są takie słabe. Efekt dość duży. Tylko zauważyłeś, jak prawie ta rakieta spadła nisko? No. Zaczęła już spadać. Różowa. Różowa. No i każda mniej więcej kosztuje 20 zł. Dawaj różową. Pani. Zamarł zapalnik. Różowa. Efekt był duży. Niezbyt gęsty, niezbyt długo się utrzymywał. O, ta ładnie poszła. Wysoko. Wow! Ty! To był efekt szelki normalnie. O, ta mi się podobała. O, ta, tak. Różowa dała jazzu. Żółta. Ta pierwsza słabo, ale ta, o... Mam nadzieję, że ostrość będzie dobrze. O! Ja nie wiem, czy one mają słabe silniki. O kurwa! O. Dobre! Dobre, dobre! Dobra! Druga dobra. Jedna średnia i dwie bardzo dobre. Biała. Biała. O, powiem ci. Good, 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 good. Już mi się zaczynają podobać. Ale cracklingu dojwalone. Chciał mu się przekląć. Jedna średnia, dwie bardzo dobre i jedna dobra. Srebrną. I dawaj, srebrną.
Ty, na tej Słowenii potrafią, kurde, robić rakiety. A byłem specyficznie na tej... Silniki to mają aż za dobre. O stary! O stary, trzy bardzo dobra, jedna średnia. Dobra, weź tutaj mnie przyświeć. Ile to kosztuje dziadostwo? Ile to dziadostwo kosztuje? Stówkę? Stówkę? No to ty, jak byś ocenił formułkę? No taka ósemka. Jak za stówkę? Jakby kosztowała 80 zł, no to wtedy by wychodziła rakieta mniej więcej po 15, nie 15. No to by była już bardzo 75 zł by było. No tak jakby wychodziła rakieta po 15 zł za sztukę, czyli byłoby 75 zł za opakowanie, to byłaby cena 9 z dużym plusem, a tak za stówkę daje 8 z plusem. No. Bo tylko jedna była średnia, co widzieliście, dość nisko spadła, a tak to pozostałe naprawdę miały dość fajne efekty szelek, dosłownie. Dobra, dobra, 8 z plusem. Dawaj teraz te wariaty, dawaj, powyciągaj to wszystko. Feniksa. Tu też mamy dwie szele żółte. Nie pamiętam, tam była żółta? Była żółta, ale nie pamiętam jak żółta była żółta. Co, najpierw małe, co, najpierw nie? Małe weźmiemy, bo mamy neony kolorowe, trzy kolorowe, trzy srebrne i trzy chyba złote. Dwie potem złote wielkie kuleczki i dwie zwykłe rakieteczki. Najpierw bierzemy te małe. Ten chyba kosztuje 110 zł, jak dobrze pamiętam. Tu jest dużo takich małych rakietek. No ale rakiety od Funke też robiły kiedyś robotę, pamiętasz? No. Dobra, ja idę sobie złapać ostrość na tobie. Powinna być ostrość. Niestety na tym małym ekraniku, wiecie, mi pokazuje, że jest ostre. Na waszych telefonach też będzie ostre, ale na 32 calach ostrości nie będzie. Lecimy z małymi, nie? Srebrna neon. Dobra, dawaj srebrną neonka. Taki mały paździerz. Tak samo jak tamta, z cracklingiem. Dobra, dobry neonek miała. Takie małe paździerzuchy z neonem. Teraz taka czerwona. Z cracklingiem. Ty, to jakby taki cały zestaw takich małych rakietek jakiś importer zrobił, nie? No, z różnymi rodzajami cracklingu. Fajna, jak na taki mały paździerz, ale mają dobre silniki. Ja nie wiem, co oni gadali, że mają słabe silniki. Teraz znów jakaś srebrna. To cały czas te neonki lecą. O, mają dobre silniki. Gęsty efekt i długo się w miarę utrzymywał. Jak na taki mały paździerz. Jak na taki mały paździerz. No tu jest więcej rakiet, tylko tu są mniejsze, ale te małe rakietki dają radę. To trochę mniej było tego czerwonego migotania. Mogę dwie srebrne naraz odpalić. A jak ci się uda? Jak ci się uda? Z cracklingiem. To jest cracklingiem. Dlatego, że się odstawił. No tylko te małe mają trzy efekty. Oho! To jest przykład, jak nie należy odpalać. A, rakietka w ziemi i rakietka w rurce, okej. Okay. Będę szybko uciekał za krzaki. Poszło, ładnie. A tu co innego było? Psikus. Dobra, teraz neon taki tęczowy. A tęczowego jeszcze nie było? To dawaj, neona tęczowego. Czyli wychodzi, że są po dwa rodzaje. Po dwie rakiety z rodzaju, z każdego rodzaju. O, widziałeś te multikolorowe gwiazdki? Tylko dość szybko znikły. Ale... Następny tęczowy. Co? Następny tęczowy. Następny tęczowy. No te małe rakietki są fajne, no takie... Jak na swój rozmiar dają radę. No dają radę. I mają dobre silniki. Tylko strasznie wysoko lecą. Dobra, szelki to zostaw, weź teraz te z pustymi łebkami. One są puste. One są, panie szpachel, puste.
Nie, no ogólnie rakiety dość fajne. Dużo osób się pyta, jak alkohol. Alkory mają być w listopadzie, tylko ja bym troszeczkę na nie uważał. Bo od 4 lat nie były produkowane, więc nie wiecie, co kupicie. Czas przetestować. Dlatego późno wychodzą. Ale poszła daleko, człowieku! Stary, ona poleciała na ponad 120 metrów! A zaraz będzie machony, a ty masz miernik w oczach. A jak się gra, się ma. Jakby się ją obciążyć? Nie wiem. Dobra, dawaj jeszcze raz. Jakbyście tyle rakiet i tych badziewów odpalali, co my, to Strasznie wysoko poleciało. Połowę niżej powinna. Ty, można sprawdzić, jak daleko leci. Prosty test. Wzdłuż jeziora. Stąd do końca jeziora jest 200 metrów. Wiesz, nie w linii płaskiej całkowicie, tylko wiesz, pod kątem. Pod kątem sprawdzimy zaraz. Bo całe jezioro ma długość ponad 330 metrów. O, no i dobra. Na drugą stronę jest 100 metrów. Tam, gdzie kiedyś wyrzutnie odpalaliśmy. No i dawaj. Zaraz sprawdzimy. Wy na kamerze tego nie będziecie widzieć, bo jest ciemno, a my mniej więcej trochę widzimy. Odbicie w lustrzanym wodzie. O, to prawie to. Jak? Patrz! Człowieku, 150 metrów było! Lekkim wałem. Lekkim wałem, no 150 metrów! Jak na drugą stronę w linii prostej jest 100 metrów, a to jeszcze po skosie poszło. Nie pytajcie, skąd wiem. Wujek Google pomagał. A, jeszcze te szelki. No dawaj. Te cracklingowe fajne, tylko mają za mocny silnik. Wiesz co trzeba zrobić? Nie. Bo potem będzie, że machony przerabia rakiety. Ja nic nie przerabiam, ja tylko kameruję. Ja jestem od kamerowania. Dobra, dawaj teraz szereczki. Złote odpalaliśmy, nie? Nie pamiętam, jakie one miały efekty. W poprzednim zestawie, nie pamiętam. Dawaj. Silniki bardzo fajne. Z jednej strony to jest plus, a z drugiej mniejszy efekt na niebie. Ale bezpieczniejsza. Ale poszła. Powiem ci, że te szelki to robią robotę. Szelki robią robotę. Małe fajne, te duże dają radę, tylko lecą trochę za daleko. Ja nie wiem, jak to ktoś mu powiedzie, że to ma słaby silnik. O, i bum. I tak jest, to jest przykład, jak niewłaściwie się wbije rurkę. Przewróci się i chlaps do wody. Dawaj. Pod małym skosikiem. Chyc o podłogę. O, szpachel, nie rób mi tego, że ci palnik zdycha. Bo ja nie mam w tej kurtawce. Musisz schować do kieszeni. Albo do majtek, jak to robi pewien pan na literę K. O, ta troszeczkę słabiej poszła. Patrzcie. O, stary, te szele to robią rozpierdziel. Rozpierdziel robią. Dobra, przyświeć na ten zestaw. Hakuna Matata, Feniksa. Feniks. Piroplanet. Powiem ci tak, małe rakietki dałem robotę, robią robotę. Te dwie też są bardzo fajne, są daleko dość i mają zarąbisty crackling. No i te dwie szelki good. Tylko powiem ci, poprzedni zestaw mi się bardziej podobał. Może było mniej tych rakiet, ale były konkretniejsze. A tu jest więcej takich rakietek bardziej do zabawy. Do zabawy, ale też fajne. Ale też fajne. Weź ten plastik odwróć. Z tyłu plastiku jest na bazgany, ile on kosztował. Tego? Tu, na tym. 110. 110 zł. To jak za 110. Ja bym dał mniej więcej 90 zł za niego i byłaby dziewiąteczka, ale za 110 zł będzie 8. Naprawdę zestaw bardzo fajny. Szkoda, że tych mały jest. Zamieniłbym z chęcią te małe pipidówy na te szeleczki. No ale w tym momencie, jeśli ktoś nie chce tych małych pipidówek, to sobie kupuje Formułę 1 i ma po prostu wywalone. To było na tyle. Szpachla, ty jak oceniasz w ogóle tą Feniksa? No taka 8. No, dobra. Wbijajcie do sklepu Pirohit, wbijajcie na forum, jak macie jakieś pytania, głupie pytania, nie zaśmiecajcie elity, bo i tak nie zostanie to zaakceptowane. To wpiszcie wszystko na forum, tam koledzy wam powinni podpowiedzieć co, jak i dlaczego. Forum się nazywa elitamachonego.pl. Trzymajcie się ciepło i nara!